ABC Kapitalizmu. Zeszyt pierwszy. Dziesięć faktów o Polsce. Siódmy. Wydatki na udział Polski w wojnie w Afganistanie to równowartość rocznych wydatków na przedszkola w całej Polsce. Dlaczego potrzebujemy zmiany sposobu myślenia o ekonomii? Co jest nie tak z konwencjonalną ekonomią opartą na neoliberalnym paradygmacie? która zdominowała nasz świat, zarówno fizycznie, jak i w sferze wyobrażeń. Ruch postwzrost oraz ruch nowej ekonomii i ekonomii dobra wspólnego podważają podstawowe założenie głównego nurtu ekonomii neoklasycznej i keynesowskiej, twierdząc, że obecny system gospodarczy musi zostać zmieniony. Przekonanie to oparte jest na prostym założeniu, że to dobrobyt ludzi i środowiska, w którym żyją, a nie wzrost gospodarczy, powinien być priorytetem. Ignoruje planetę. Konwencjonalna ekonomia pomija kwestie środowiska naturalnego i nie chce ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone planecie i ludziom. Ignoruje skutki uboczne ekonomicznego sukcesu, takie jak niszczenie lasów tropikalnych, zanieczyszczenie, przestępczość, rozpad wspólnot, alienację czy depresję. W języku angielskim externalities. Mierzy niewłaściwe rzeczy. Pieniądze mierzą tylko wąsko określony typ wartości, a wskaźniki ekonomiczne określony typ sukcesu. PKB, wskaźnik mierzący wartości wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych i wymienionych w danym kraju w ciągu roku, to podstawowy miernik sukcesu konwencjonalnej ekonomii. Jest on jednak środkiem, a nie celem samym w sobie. Niedostrzeganie tej różnicy szkodliwie zniekształciło system ekonomiczny poprzez faworyzowanie złych działań, które zwiększają PKB i zaniechanie dobrych, które nie są mierzone przez ten wskaźnik. Ekonomiczne wskaźniki określają jedynie to, co jest policzalne, ignorując dużą część ludzkiej aktywności. Ludzie rzeczywiście dążą do maksymalizacji swoich korzyści, lecz nie chodzi im tylko o bogactwo materialne. Bogactwo to, w szerokim sensie, Relacje z innymi, spokój czy spełnienie w różnych aspektach życia. Każda teoria, która tego nie dostrzega, opisuje jedynie ograniczony wycinek świata. Błędnie rozumie życie. Konwencjonalna ekonomia twierdzi, że rynki działają racjonalnie, że ludzie mają pieniądze albo zasoby, by na nich działać. Zakłada, że jesteśmy odizolowanymi racjonalnymi jednostkami posiadającymi wszystkie informacje niezbędne do podejmowania wolnych wyborów oraz, że nierówna dystrybucja władzy nie ma wpływu na nasze zachowanie. Zakłada też, że cena jest dokładnym odzwierciedleniem rynku. W praktyce te idealne warunki nigdy nie występują. Wiele osób nie ma ani władzy, ani zasobów, by działać ekonomicznie, racjonalnie i jest zależnych od władzy innych. Odbiera autonomię. W zglobalizowanym świecie poszczególne społeczności mają coraz mniej wpływu na sytuację, w której się znajdują. Przykładowo sytuacja farmerów uprawiających bawełnę nie zależy od ich wysiłków, lecz od światowych cen bawełny. Są one dramatycznie zaniżone przez Stany Zjednoczone, które dotują producentów bawełny w Luizjanie i Teksasie kwotą około 4 miliardów dolarów rocznie, a następnie zasypują światowy rynek bawełną o cenie tak niskiej, że wykańcza producentów w innych częściach świata. Liberalizacja handlu, rozregulowany rynek finansowy niszczą lokalne społeczności. System monetarny przestał służyć zwykłym ludziom. Tylko około 5% dziennych przepływów finansowych na świecie dotyczy dóbr i usług. Jest krótkowzroczne. Większość systemów demokratycznych opiera się na krótkich cyklach elekcji które zachęcają polityków do przekładania krótkoterminowych iluzji na długofalową politykę zmian. Bonusy finansowe w sektorze prywatnym także napędzają koło krótkowzroczności, wymagając od pracowników ciągłego zwiększenia zysków kwartalnych. Przecenia właścicieli wieczysta własność przedsiębiorstw należąca do inwestorów wyklucza i dewaluuje pracę osób zaangażowanych w ich rozwój. Ponieważ własność wykracza daleko poza horyzont czasowy większości inwestycji, oznacza nieefektywne, nadmiarowe wypłaty zysków dla inwestorów. Jest ślepa na wartości. Pogoń za wolnym rynkiem przesłania politykom i ekonomistom te aspekty, których nie da się wycenić: etyczną produkcję, jakość życia. Coraz więcej ludzi oczekuje, że wyznawane przez nich wartości znajdą odzwierciedlenie w ich miejscu pracy, w produktach, jakie nabywają, w sposobie, w jaki działają z innymi. Opiera się na długu i napędza konsumpcję. Zdecydowana większość pieniędzy nie jest dziś emitowana przez banki centralne, lecz przez banki prywatne, za każdym razem, kiedy udzielają kredytu. Na każdą jednostkę wyprodukowanego w ten sposób pieniądza, przypada jednostka długu plus odsetki które ktoś musi spłacić. W tym systemie gospodarka musi rosnąć, aby wyprodukować pieniądze na spłatę długu. Dlatego stale generuje nowe pragnienia i niezaspokojone zachcianki, które skutkują pogonią ze złudnym szczęściem, depresją, niszczeniem środowiska, a także ogromną presją na planetę, której zasoby są coraz agresywniej penetrowane. Na podstawie książki The New Economics. A Bigger Picture. 2009 De Boyle, a Sims opracowała NJB. 10 faktów o Polsce. 8. W 2013 roku w Polsce oddano do użytku 4 tysiące mieszkań komunalnych, podczas gdy ponad 140 tysięcy rodzin spełnia kryteria, aby je otrzymać natychmiast. ABC kapitalizmu redaguje kolektyw: kontakt www.balcerowicz.com balcerowicz.com Naszym podstawowym celem jest dostarczanie aktywistom, dziennikarzom i wszystkim zainteresowanym informacji pozwalających na rzetelną i merytoryczną krytykę mechanizmów władzy. Prezentując wybrane dane, chcemy przekonać do krytyki zarówno hierarchicznego społeczeństwa, jak i systemu kapitalistycznego i demokracji w obecnym kształcie. Wiemy, że wszystkie negatywne zjawiska współczesnego świata Między innymi takie jak wykluczenie i przemoc ekonomiczna, postępująca koncentracja kapitału i brak społecznej kontroli nad nim oraz fasadowa demokracja nie są przejściowe. Jesteśmy świadomi, że dziennikarze uzależnieni od popularności oraz zależni od reklamodawców i wyników finansowych swoich wydawnictw, niechętnie podejmują się krytyki rządzących oraz władzy kapitału. Wiemy też, że rządzący chodząc na smyczy niewidzialnej ręki rynku, swoimi posunięciami zaspokajają roszczenia osób i instytucji go reprezentujących. Wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że media już dawno przestały być czwartą władzą, a nasi reprezentanci nieustannie realizują interesy kapitału. Nie pozwolimy dłużej tego ukrywać. Aby zamówić, ten i kolejne zeszyty www.balcerowicz.com powinien istnieć elastyczny rynek pracy, nie za duża ochrona przed zwolnieniami, by przedsiębiorstwa chciały zatrudniać najlepiej, żeby nie było płacy minimalnej lub przynajmniej by nie była zbyt wysoka, gdyż wówczas część najniżej kwalifikowanych pracowników nie znajduje pracy i oczywiście jak najmniejsze obciążenia podatkowe i regulacyjne, które mogłyby zniechęcać pracodawców do tworzenia miejsc pracy. Leszek Balcerowicz, 9 maja 2010. Zawsze traktowałem jako komplement słowa Lecha Wałęsy na zjeździe Solidarności, że nasz program prywatyzacji jest bandycki. Czuć było w tym uznanie. Leszek Balcerowicz, 26 września 2010. www.balcerowicz.com. Czytała wieńka. W imieniu innej czytelni dziękuję za wysłuchanie audiobooka.